26 września ukazał się najnowszy numer Nowego Wyszkowiaka. Na pierwszej stronie zdjęcie dzieci, które w ubiegłym tygodniu apelowały do kierowców: pozwól mi dotrzeć do szkoły, zwolnij. Wykazacie także pełna relacja ze spotkania z ministrem Henrykiem Kowalczykiem, co według rządu Prawa i Sprawiedliwości oznacza zmiana na lepsze. Piszemy również o problemach mieszkańców osiedla nr 6. Z radnymi i urzędnikami ratusza spotkali się w ubiegłym tygodniu. W Nowym Wyszkowiaku także listy do redakcji. 78-letnia Elżbieta Wójcik opowiada o przeżyciach swojej rodziny podczas wojny. Teresa Szymańska ponownie apeluje o inną nazwę swojej ulicy. Miesiąc temu Hanki Sawickiej, dziś Alei Piłsudskiego. Wracamy na ulicę Sowińskiego, gdzie od ubiegłego tygodnia na jednym z bloków można oglądać ogromny mural. Czytelnicy pytają, którą nogę stracił generał w bitwie pod Borodino? Lewą jak na wyszkowskim muralu, czy prawą jak na pomniku w Warszawie? Wiadomości ze wszystkich gmin, m.in. uroczystości ku czci Hubala w Porębie i wzruszające pożegnanie organisty z Długosiotła, który na emeryturę odchodzi po 54 latach. Thank you.